To jest ser bardzo, bardzo słynny ze Szwajcarii, ser Mnicha. Ser jest bardzo, bardzo stary, z XI wieku są napisane on jest i mnichy go robili z najlepszego mleka, z najtłuszczego mleka, najwięcej tłuszczu. I oni go robili w XI wieku, żeby się wymieniać na sprzedaż i konserwować ten ser, nie? I później była wojna i później to znikło i znowu oni tam w tym klasztorze zaczęli próbować we francuskiej części Szwajcarii produkować ten ser. W 1981 roku wpadł facet na pomysł i zrobił geole, się to nazywa, i takie urządzenie zrobił. To jest coś bardzo fantastycznego. Tak to zakładamy i spokojnie kręcimy. I robimy coś takiego ciekawego. A dlaczego się nazywa głowa mnicha? Bo ten ser, jak dojrzewa i jak jest w produkcji, to on jest taki okrągły, jak taka pyczyszka. Aha. No i powiedzi, że to jest głowa mnicha. Rozumiem. Co tak wymyślić? A na przykład co? Ja też kręcę. No, też umiesz kręcić. Kręciłeś wczoraj. A na przykład on ile dojrzewa? Minimum 3 do 6 miesięcy. Minimum 6 miesięcy. I robimy takie falbanki przepiękne. I przez to, że on jest tak fajnie ścierany, kręci się, to powiększamy powierzchnię i on jest bardzo, bardzo. Bardzo kremowy. Masz. Jezu, ser. I tak, wyłącznie ten ser jest produkowany w części francuskiej. Można powiedzieć, on był nawet eksportowany na Rosję. 10 ton są w XV wieku, jest napisane, że eksportowany on już był na Rosję, do drugich krajów. No. No i teraz już około 30 ton produkują takie malutkie serownie i wyłącznie z mleka niepasteryzowanego, wyłącznie mleka z niemieckiej jakiejś kiszonki, tylko górskie mleko, pełny tłuszcz, maksymalnie podgrzewany do 60 stopni, to znaczy niepasteryzowane, i dojrzewa minimum 3 miesiące, musi dojrzewać, bo nie idzie go eksportować z tego względu, no, że była cała laktoza i wszystkie bakterie, żeby znikły. I nabiera on przez to ten aromat. Taki ser najbardziej spożywa się 6 miesięcy, jak ma, to ma naprawdę klasę. Są starsze też, idzie kupić u nich, ale tylko u nich, co leżą 8 miesięcy, 12 miesięcy, no są już u nich takie aż tak twarde. Mm-hmm. Ale bardzo, bardzo dobry kremowy serek. I to od razu kupujesz serek i kupujesz od razu z taką maszynką do ścierania, tak? Tak, można kupić serki sobie, nie? Można taką maszynkę tutaj kupić. Są w internecie, dużo firm się specjalizowało na to. I to jest tylko do tego typu sera ta maszynka. Tylko do tego typu sera się kupuje. No i na przykład jak ja siedzę z moją dziewczyną przed telewizorem na wieczór, dobra flaszka wina do tego, tak, siedzimy obydwoje, puści się jakiś film, dobre winko i tak kręcimy, to naprawdę potrafimy to cały taki krążek malutki zjeść naraz, nie? On jest bardzo dobry, jest taki maślano-kremowy, tak, jest bardzo przepiękny. Naprawdę, no, idzie, piękne rzeczy idzie z tego robić, przez to kręcenie, bo można, jak na przykład się robi płytę ze serem i idzie takie piękne falbanki, takie różyczki robić. To bardzo, bardzo ładnie wygląda. Musisz wiedzieć, że jesteś urodzonym youtuberem. Powinieneś mieć kanał na YouTubie serowy. Także dziękujemy bardzo. Do szczytania jeszcze zrobię, ja jakieś przygotuję zdjęcia. Już. Proszę bardzo. Proszę bardzo, smacznego. Także ten. Aha, a tutaj byliśmy wczoraj. Jej ślepem. A tutaj wczoraj byliśmy w mleczarni i kupiliśmy tam sobie jeszcze mozzarellę z mleka alpejskiego, nie? Prawdziwa górska mozzarella. Tak, bo na przykład też nie idzie na rynku przemysłowym znaleźć, a tylko w naszym rejonie robią prawdziwą górską mozzarellę. A jaki to jest nasz region? Nasz region? Tutaj centralna Szwajcaria. No, wiem, bo tak mnie wszyscy wiedzą. oni robią naturalne jogurty. Górskiego mleka. Oni się tym wyróżniają. Powiedz, co znaczy górskie mleko. Górskie mleko znaczy. No właśnie. Wszystkie krowy muszą się paść powyżej 600 metrów.
Okej. Okay. Wyłącznie muszą wychodzić i wchodzić. Nie żadna kieszonka, jest ograniczone karmienie na przykład kukurydzą, tymi dopalaczami, krowa to potrzebuje, ale jest dokładnie wypisane, co ona może jeść, ile może soja jeść, ile może tego jeść, ile może tego jeść. Mm-hmm. Wyłącznie tylko z tego rejonu, z tą trawą i z tym może jechać. Później serownie mówią, że maksymalnie 50 km albo 20 km z rejonu możemy zbierać. Dowóz mleka może być tylko maksymalnie schłodzone do 8 stopni. Czyli wszystko jest ustalone. Ustalone, to... tak. Do, na przykład do 24 godziny od podoju musi być mleko przepracowane. Mm-hmm. I to się właśnie to wyróżnia, że te wszystkie aromaty w tym mleku, wszystko zostaje, nie jest nawet tłuszcz strzaskany przez transport. I przez to tam wychodzą takie cudowne rzeczy i nie ma ich w ogromnych ilościach. Nie ma. Dziękujemy bardzo. Będziemy tutaj nadawać jeszcze dla Was ze Szwajcarii. Dziękujemy. A my idziemy jeść. Tak, trzeba jeść, żeby mieć dużo siły.